Witam kochani, dzisiaj będziemy robić kiełbasę. Sprzątaliśmy zamrażarkę. Oj, znaleźliśmy sobie tego mięska, troszkę kurczaka. Znaczy nie troszkę, bo dosyć. Troszkę jest tam polędwicy, golonka, troszkę wołowinki mielonej. I z tego zrobimy sobie kiełbaskę. Teraz muszę wszystko oddzielić od kości. Troszkę mi to. No i mięsko zmielone. Teraz musimy je doprawić. Oczywiście mamy tutaj 2,5 kg mięska. Trzy smakowe. Znaczy trzy rodzaje. Wieprzowina, wołowina i kurczak. Do tego dajemy 10 ząbków czosnku startego. Będzie dużo czosnku, nie? No ja uwielbiam czosnek. My lubimy właśnie. Czosnek właśnie lubimy. Cebula, te wszystkie zdrowe warzywka, to ja uwielbiam. 40 gramów soli dajemy, płaską łyżeczkę pieprzu i pół łyżeczki ostrej papryki. Ona się nazywa kiejżyna, możecie użyć takie, jak i lubicie. 2,5 łyżki majeranku. Majeranek też bardzo lubimy. Musi być kiełbasa. I dajemy, my zawsze dodajemy troszkę oliwy. Łyżeczkę tak, tylko. Łyżkę, łyżeczkę, łyżkę. I woda. Wody to w trakcie będziemy dodawać, tak. Te 100 ml, Boże damy. I wszystko będziemy teraz wyrabiać 15 minut. A kochani, woda i olej jest tylko po to, o, zobacz, dlatego żeby jest. Było później łatwiej do kiszki, napychać do kiszki. No i zaczynamy. Mięsko wyrobione. Wszystko się umieszało tak około 15 minut. Teraz przykryjemy folią i dajemy w chłodne miejsce, tak, co najmniej na godzinkę. Im dłużej, tym lepiej. Można nawet na całą noc dać. Ale my tak damy gdzieś tylko na godzinkę, bo jeszcze chcemy dzisiaj spróbować. A nie, musimy, musimy. Tak, folią przykryję tylko i do lodówki. Muszę przykryć szczelnie, bo będą takie zapachy. No, pięknie pachnie, pięknie. Tego czosnku, że cała lodówka. Tak, wkładamy do lodówki, dlatego właśnie trzeba dobrze przykryć. I spotkamy się za chwilę. Kochani, mięsko gotowe. Nadzialiśmy sobie flak na rurkę. No i zabieramy się za robienie kiełbaski. No i część kiełbaski zrobiliśmy. Teraz chcemy sobie ją sparzyć. Wezmę ją. O! Utnę tutaj, zwiążę, może za krótko ucięłam. Może dasz tak radę, kochanie. Czekaj, czekaj. Udało się. Złapałam. O. Teraz ją muszę poskręcać. A gdzieś takie kawałeczki, prawda? Lewo, prawo. No już lewo. Kochani, woda się prawie gotuje. My jej nie będziemy gotować, bo będziemy ją parzyć. Mniej więcej 80-85 stopni. Będzie miała wodę, bo ona teraz ustygnie po wrzuceniu kiełbaski. I będziemy ją parzyć 20 minut. Kiełbaska się będzie parzyła, a my kończymy resztę. Kochani, kiełbaska gotowa. Za chwilkę będziemy sobie ją próbować. A do kiełbaski podsmażymy sobie cebulkę z papryką i grzybkiem. Tak, i oto grzybek. Kochani, grzybek tu się nazywa King Oyster Mushroom, czyli coś tłumacząc na polskie, to będzie królewski ostrygowy grzyb. Ostrygowy grzyb. Podsmażymy razem z cebulką i z papryką tego grzybka i jemy z kiełbaską.
przyprawimy. Najemy olejek sezamowy, kwas sojowy. Troszkę tymianku, moja teraz ulubiona przyprawa, tak? Tymianek. Moja ulubiona. I pieprz. Czyli nie razie nie daję, dodałam sojowy sos, a później spróbuję. Później będziemy dodawać, będziemy próbować. Tak, teraz podrzucimy. No i wkładamy teraz koło tego kiełbaski. Jak muszą się podgrzać. I podsmażą się razem. I kochani, wszystko mamy gotowe. Podsmażyliśmy to wszystko pięknie. Cebulka. To znaczy dusiliśmy, bo dodałam troszkę wody. Tak, i kiełbaska. Tak, zrzuć tak, o tak. Dobrze. To zaraz ją ułożymy sobie. Ja w zasadzie zawsze skórkę zdejmuję. A ja nigdy nie zdejmuję. Ja nie lubię właśnie tej skórki. Kiełbaska pięknie wyszła, kochani. Ja biorę sobie musztardę. A ja ketchup. Żonka boli ketchup. Ale ja troszkę musztardy i troszkę ketchupu. Ja tak mieszam. No i próbujemy. Próbujemy. Kiełbasa pyszna. Kochani, do tego jeszcze podsmażona cebulka. Pycha. Duszona cebulka z grzybkiem. I papryką. I z papryką. Przepyszne. Ale dobra. Przepyszne, kochani. Róbcie sobie. Ten przepis się udał. Nawet chlebek niepotrzebny chyba, co? Bez chleba jemy, dzisiaj kochani. Bez chleba. Kiełbaska pyszna. Dziękujemy, pyszko, kochani, za oglądanie. Kiełbasa. Trzymajcie się. Na razie, kochani. Do nas.